Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Gdy Jezus przyszedł do domu pewnego przywódcy faryzeuszów, aby w szabat spożyć posiłek, oni go śledzili. Opowiedział wówczas zaproszonym przypowieść, gdy zauważył, jak sobie pierwsze miejsca wybierali. Tak mówił do nich. Jeśli cię kto zaprosi na ucztę, nie zajmuj pierwszego miejsca, by czasem ktoś znakomitszy od ciebie nie był zaproszony przez niego. Wówczas przyjdzie ten, kto was obu zaprosił i powie ci, ustąp temu miejsca. I musiałbyś ze wstydem zająć ostatnie miejsce. Lecz gdy będziesz zaproszony, idź i usiądź na ostatnim miejscu. Wtedy przyjdzie gospodarz i powie ci, przyjacielu, przesiądź się wyżej. I spotka cię zaszczyt wobec wszystkich współbiesiadników. Każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony. Wielu ludzi wybiera sobie pierwsze miejsce na spotkaniach. Chcą być wyróżnieni. Siadają obok szefa albo chcą usiąść obok księdza biskupa, prawda, obok swojego przełożonego. Uznając, że to zajmowanie tego miejsca jest jakimś wyróżnieniem, jest jakimś dostrzeżeniem go przez innych. Wielu chce, by głos ich był słyszany, ponieważ sądzą, że mają coś do powiedzenia, do przekazania innym. Tymczasem Jezus mówi, żeby o to pierwsze miejsce nie zabiegać, nie starać się. Nie starać się być ważnym dla innych, wyjątkowym. Kiedy człowiek ma coś do powiedzenia, kiedy człowiek jest kimś, to jego szukają. Panie, wszyscy cię szukają. Nie szukają jego uczniów, szukają Jezusa. Szukają Jezusa. Zauważmy, jak chętnie, pamiętam taki list, który swego czasu dostałem. Napisała do mnie pewna pani, że szuka kapłana, z którym mogłaby porozmawiać, dobrego kapłana. Mówi, kiedyś wyjechałam poza Warszawę do takiej małej wioski, takiego biednego kościółka, w której był starszy proboszcz. I on mówił przepiękne kazanie. To kazanie mnie poruszyło. Mówił w sposób niezwykle prosty. Zauważmy, tam gdzie jest prostota, tam jest Bóg. Tam gdzie jest pokora, tam jest Bóg. Tam gdzie jest skomplikowanie, tam gdzie jest próba jakby ukazania siebie bardziej niż Pana Boga, tam może być zły duch, tam może być demon. I on w jakiś sposób uniemożliwia usłyszenie przez tych, którzy słuchają Słowa Bożego, usłyszenie Pana Boga. Może nas spotkać zawstydzenie, kiedy za wszelką cenę będziemy chcieli się wywyższać przed innymi. Wtedy spotka nas jakiś upadek, jakieś odczucie dyskomfortu, jakieś poniżenie. Bóg pokazuje tych, których chce pokazać. Może też stawiamy sobie niekiedy pytanie, dlaczego Matka Najświętsza ukazuje się małym dzieciom? Bo one są czyste. Bo one są prawdziwe. Jest w nich prostota, jest w nich zwyczajność, nie ma zakłamania. My potem obrastamy, stając się dojrzałymi ludźmi, dorosłymi może tak, stając się dorosłymi, my obrastamy w jakąś obłudę, w jakieś udawanie, w jakąś taką grę na użytek tych, którzy na nas patrzą, pomyślą o nas dobrze. Jakie to ma znaczenie? Jakie to ma znaczenie, czy ktoś o nas będzie myślał jako o osobach wyjątkowych? Bóg myśli inaczej, patrząc na człowieka, niż myśli człowiek. I to ostatnie miejsce na tej ziemi staje się pierwszym miejscem w życiu wiecznym. Jak patrzymy na świętych, spróbujmy przeczytać tę Droga przez mrok, czy Szaleńcy Boże, brata Efraima. Fantastyczna książka. Poczytajmy tam o świętych. Zobaczymy, że oni tak naprawdę to byli zmarginalizowani przez swoich.
często niczym szczególnym się nie wyróżniali. Nie wyróżniali. Kiedy święta Terenia od dzieciątka Jezus umarła i rozpoczął się proces beatyfikacyjny, to siostry, które jeszcze ją pamiętały, mówimy, ale ona niczym szczególnym się nie wyróżniała. Niczym szczególnym. Zauważmy, to bycie wyróżnionym czymś szczególnym to jest dla oczu ludzkich, nie dla Bożych, bo Bóg patrzy inaczej. Jezus mówi o pokorze człowieka. To ostatnie miejsce. To jest miejsce, które mi się wprawdzie należy. To ostatnie. Każdemu z nas. I wartość człowieka nie mierzy się tym, jaką funkcję spełnia, które miejsce zajmuje przy stole, jaką wiedzą czy inteligencją dysponuje. Wartością człowieka jest jego pokora, jest umiejętność bycia prawdziwym. Człowiek pokorny zajmuje ostatnie miejsce. Pyszny próbuje dostać się na pierwsze. I człowiek, który zachwala siebie, może spotkać się z poniżeniem. Ten zaś, który robi swoje, nie zabiega o uznanie u innych, może spotkać się z życzliwym przyjęciem. I człowieka poniża lub wywyższa to, czym on żyje w sercu. Tak naprawdę to objawia nas, nasze serce. A mówiąc dokładniej, to, co wychodzi z ust naszych, z naszego serca, to, co mówimy, odsłania prawdę o nas najgłębszą. Jezus przypomina też w tym tekście Ewangelii, że powinniśmy otaczać się ludźmi, którzy w oczach innych niewiele znaczą. Zauważmy, tak wielu ludzi jest pomijanych, pogardzanych. Ja czasem dostaję takie listy, w których jest narzekanie, bo ktoś nas nie chce wysłuchać, bo ktoś nie ma dla nas czasu. Prawda? Nie ma dla niego czasu. Bo nie uznaje tego człowieka za ważnego dla siebie. Drugi człowiek jest ważny. Każdy bez wyjątku, bo jest Bożym stworzeniem. Można być szczęśliwym z tego powodu, że inni nie będą w stanie się nam odwdzięczyć.